fenomenalny wynik dzisiaj. Chyba dawno Unia tak nie punktowała. Tak. Co myślisz o tej sytuacji? Co się w ogóle działo w tym parkingu? Nie wiem, jak to dawać. Chyba najlepiej kabaret. No. Goście wyjechali na tora. No, naprawdę był fantastyczny dzisiaj. No, jechało się jak po szybko, było wszędzie równo. Przestraszyli się chyba tam protektorów od opon wchodzących w tor, ale no, naprawdę nie było żadnych kłopotów z utrzymaniem się tego motocyklu. No, naprawdę chyba by się sami zdziwili, jakby wyjechali. No, ale tak jak mówię, kabaret. Parodia żużla. Myślisz, że takie zachowania zawodników, że stwierdzają, że rzucają puchami, nie chcę jechać, nie jadę. Myślisz, że to wpływa na frekwencję potem na stadionach? Jak to kibice odbierają? Myślę, że tak. No, nie wiedzą, czego się tutaj spodziewać kibice. Przychodzą na stadion i ja tu nagle takie coś. No, nie wiem, jak to się odnieść do tego, do zachowania gości. Najlepiej to przemilczeć i po prostu wiedzieć swoje i tyle. Byliśmy w zeszłym tygodniu z wami tylko pod stadionem w Rzeszowie. Czy tam też czasem nie dało się wyczuć niechęci do tego, żeby ten mecz w ogóle się odbył? Znaczy się tam w zeszłym tygodniu przyjechali się, stadion padało cały czas. No i szczerze powiedziawszy, zajęliście się z Juricą u niego, bo się FIFA. Dlatego no, nie, cały czas meldowali nam, że pada cały czas i nie ma sensu tam jechać. No być może z takim opóźnieniem jak dzisiaj można by było tam odjechać, ale no najwidoczniej wtedy rywale nie chcieli jechać. No nie mieli nikiego Petersena i to chyba zaważyło. Jedziecie teraz w czwartek, paru kibiców na pewno z wami pojedzie do Rzeszowa. Mamy nadzieję, że im dokopiecie. Pokażecie im, że nawet jak sobie wyjadą na tor, też dacie radę, życzymy powiedzenia. Mamy szansę na bonusa, więc no może wyjdziemy z nas. Nie, no oczywiście będziemy starać się wygrać. To jest nasz priorytet, bo no, zawsze chcemy wygrywać i to nie ma dyskusji w ogóle. Dlatego zrobimy wszystko, żeby wygrać. Życzymy sukcesu. Dzięki. Ostatnio nominowałeś się do drużyny Fastu. Dziś okazało się, że jesteś najlepszej siódemce drużyny 75-lecia. Jak widać, mimo twoich wyników, chociaż dzisiaj było fenomenalnie, ludzie ci cały czas szanują. Tak, no dlatego bardzo im dziękuję za właśnie za to, że jestem tak dobrze postrzegany i załapałem się do tej drużyny. Dziękuję wszystkim, którzy na moją osobę głosowali. Jest to niezmiernie miło znaleźć się w tak długim czasie, jak jest 75 lat, znaleźć się w tej złotej jakby drużynie i jest to naprawdę ogromny dowód sympatii dla mojej osoby, także bardzo jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim kibicom, którzy głosowali na mnie i jeszcze raz podkreślam, jestem bardzo zaskoczony, że znalazłem się w tej drużynie. My cię szanujemy za to, że jesteś oddany naszym barwom i mam nadzieję, że cały czas tak będzie. Ostatnio pojawiła się wiadomość, że w Rzeszowie zamiast ciebie pojedzie Mikkelsen, jednak to ty pojawiłeś się w Rzeszowie. Co się stało, że jednak do tej zmiany nie doszło? Trudno powiedzieć. Ja tak naprawdę dostałem w sobotę przed treningiem informację, że jednak jest zmiana decyzji, jednak jadę ja do Rzeszowa. Także wspólnie z chłopakami tak czy inaczej bym się przygotowywał na treningu, ale jeszcze bardziej się zmobilizowałem do tego, żeby zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten mecz, który ostatecznie nie był objechany, żeby być jak najlepiej przygotowanym, ale to trzeba byłoby trenera zapytać, co wpłynęło na właśnie zmianę decyzji i podjęcie tego, że jednak jadę Rzeszowa. Nie wnikałem w to, skupiałem się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do tych zawodów i tyle. A skąd to się wzięło, to nie wiem, trenera trzeba pytać. Okej, a coś na temat dzisiejszego, jak to nazwał Tobiasz, kabaretu? Coś warto wspomnieć jeszcze, co tu się w ogóle działo? No, jak to jest, że zawodnicy teraz nagle mogą decydować, że... Kiedyś tak nie było po prostu, no wiadomo, to jest wasze zdrowie, ale czy ten tor był zły? Przecież Przemek zrobi tutaj rekord, więc o co tak naprawdę nie, no, chodziło? Do toru na... Wiadomo, no, padał deszcz kilka dni i był mocno odmoczony, powiedzmy. Na to nie mamy wpływu, ale klub jako organizator zrobił wszystko, żeby przygotować należycie ten tor. I tak też się stało. Tor został odebrany, nie było jakichś przeciwwskazań, żeby nie objechać tych zawodów. No,
to trudno cokolwiek komentować. No, szkoda kibiców, że takie coś musieli oglądać. No, jako zawodnicy, którzy chcieliśmy jechać, no, musieliśmy objechać te 15 biegów w dwuosobowej obsadzie. Szkoda tylko, bo naprawdę to nie jest dobry jakby wizerunek dla sportu żużlowego i na pewno trochę na tym straciliśmy, ale podkreślam jeszcze raz, tor był dobrze przygotowany i na pewno organizator, czyli klub, zrobił wszystko, żeby tak też się stało, tak jak powiedziałaś, Przemek zrobił rekord toru, to świadczy tylko o tym, że nie był chyba taki zły ten tor. Ja miałam z nim do czynienia, nie zatapiałam się w błocie, buty mam czyste, więc też nie bardzo rozumiem, o co w tym wszystkim chodziło, no niestety. Tak, no szkoda, bo tak jak prezes mówił wcześniej, że w Anglinie takie sytuacje są nie do pomyślenia, jedzie się i tyle. Nikt nie marudzi, nikt nie narzeka. Patrząc nawet na tor z wczorajszego Grand Prix, przecież to wyglądało jak jazda na krosie, a nie na... No, zupełnie, także to co dzisiaj było, a wczoraj to naprawdę to dzisiaj... To było nic w porównaniu do wczorajszego. Widzieliśmy, jak Fredrik Lindgren w jakiś sposób upadł. I to świadczy o tym, że tamten tor był zdecydowanie źle przygotowany i się jechało. Zawodnicy jechali, nikt nie marudził. Każdy wsiadał na motocykle, jechał wszystkie swoje biegi. A tu w Polsce, no tak, nawet no nie mogę komentować, bo nie mam takiego prawa, żeby cokolwiek mówić, ale wszyscy widzieliśmy, co się działo i każdy ma jakieś swoje wnioski na ten temat. Dokładnie. Widzieliśmy na podziękowaniu dla kibiców, wyjechałeś z młodszym synem. Starszy już nie chce oglądać taty na torze. Starszego dawno nie widziałam. Nie. Tylko Filipek jeszcze. Tak, Filipek jest mocno zaangażowany w to wszystko, co się dzieje. Starszy natomiast przeżywa parę moich kontuzji i wyleczył się z tego sportu, także... Czyli nie będzie kolejnego Balińskiego tak szybko. Przynajmniej może Filip, nie wie go może o sobie. Zobaczymy, co tata na to. To już większe prawdopodobieństwo, a czas pokaże, jak to się wszystko potoczy i co się wydarzy. Dziękujemy bardzo, gratulujemy bycia w drużynie 75-lecia. Dziękuję. I trzymamy kciuki. Dziękuję. Na sobie. Jeszcze raz dziękuję kibicom, którzy na mnie głosowali. Wyszłam wodę. Dzięki.